sezon na kurki, może coś pokażesz? Pokażę! Szybki kremowy makaron z kurkami i kurakiem. Wbijamy zagary. Najpierw pokażę Wam patent, jak te grzyby sprytnie oczyścić. Potrzebujemy wodę zagotowaną, ale taką, co postała już 2-3 minuty, żeby nie była wrzątkiem. Wlewamy do michy. Do tego łyżka soli i mieszamy, aż się rozpuści. Wrzucamy grzyby. No i jak to na leśnych, zawsze jest trochę śmiecia. Także do michy. Teraz dokładnie je mieszamy i zostawiamy na 3-4 minuty. Po tym czasie masa brudów zbiera nam się na dnie, więc teraz łyżką cedzakową delikatnie zbieramy grzyby z powierzchni. W ogóle jak macie jakieś swoje patenty na czyszczenie kurek, to dajcie znać, bo mnie się nigdy nie chce tego robić jakimś pędzelkiem. Taką procedurę można jeszcze raz czy dwa powtórzyć, aż będą czyste, a potem zabrać się za kurę. Potrzebujemy dwie średniej wielkości piersi, które tniemy wzdłuż na pół. Tak przygotowane układamy na dechę i doprawiamy obficie solą i pieprzem z obu stron. Następnie mąką posypujemy na bogatości. Oczywiście też z dwóch stron i tak, żeby kurak cały był przykryty. Jak przykryty, to na patelnię. Jest mocno rozgrzana, na średniej mocy wlatuje tutaj oliwa i masło. Dodajemy obie rzeczy, żeby masło się nie paliło. Czekamy, aż się rozpuści i zagrzeje. Jak masło jest takie fajnie spienione, to strzepujemy nadmiar mąki z kuraka i układamy na patelnię, zawsze ruchem od siebie. I teraz po 2-3 minuty na każdej stronie bez pośpiechu. Kurak pięknie obsmażony z obu stron, to na ławkę rezerwowych z nim na chwilę. A na rozgrzanej patelni zaczniemy sobie budować sos od cebuli pokrojonej w kostkę. Odrobina soli i przesmażamy 2-3 minuty, aż zmięknie. Jak jest szklista, to wlatują grzyby. Teraz znowu mieszamy i przesmażamy, były blanszowane, więc 2-3 minuty im wystarczą. Teraz, żeby obniżyć temperaturę patelni, łycha masła do środka. Jak się rozpuści, to wlatuje posiekany czosnek, tymianek i sporo świeżo mielonego pieprzu. Przesmażamy razem maksymalnie minutę. Podkręcamy moc i wlatuje białe, wytrawne. Ten krok możecie pominąć, ale nie warto. Czekamy, aż się zagotuje i zostawiamy na 2-3 minuty, aż przestaniemy czuć zapach winka w powietrzu. Teraz zalewamy towarzystwo bulionem, najlepiej drobiowy, jak nie macie ostatecznie woda. I jeszcze zanim się zagotuje, śmietanka 30-36%. Mieszamy i czekamy, aż się pojawią bąble. Proszę Państwa, mamy bąble, więc zmniejszamy znowu moc na średnią i wraca tutaj kurak. Tak, żeby się mniej więcej zanurzył w całości w naszym sosie. Zlewamy też soki, które tutaj w nim zostały. I teraz tak, dusimy go łącznie około 8 minut, w międzyczasie 2-3 razy można obrócić. Kurak już miękki, więc jeszcze na chwilę ląduje na ruszcie, a my w tym czasie wykończymy sos. W sensie doprawimy. A żeby to zrobić, dodajemy sos sojowy, musztardę, dodaję francuską, bo ma całe ziarna, będzie lepsza tekstura. I od serca parmezanu, albo pecorino, albo innego twardego, smacznego sera. Mieszamy i czekamy, aż całość nam zgęstnieje. Sosiwo mamy piękne, gęste, kremowe, pachnie także koniec i teraz ostateczne. Sól, jak potrzeba. Pieprz. Tak przygotowany sos będzie idealny do ziemniaczków, ale ja bym proponował makaron, który prosto na patelnię, bez pardonu, wykładamy i mieszamy. Wykładamy na talerz, ścieramy ser, świeży pieprz, no i na to kurak pocięty w plasterki, więcej grzybów i gotowe! W kilkanaście minut mamy cały talerz kurczaka z kremowym sosem, także zapisujcie przepis, sprawdzajcie inne na profilu i do następnego. Piona!